Gadałem Hodowców, dzień dobry. Tutaj mamy do prezentacji gołąbki z linii właśnie gołębi Hurrihan 51, linia Vlomansa, gołąbki Hyskens Van Riel. Tutaj mamy ładnego, nakrapianego gołębia. Nie wiem, czy to jest samiec, czy samiczka, ale taki bardzo ładny, urodziwy gołąb. Ładnie zbudowany, leży w ręce. I numer gołębia to jest 897, 897. Ładny, nakrapiany ptak. Linia Hurrihan 51. O, tu właśnie ma białe piórka pod ogonem. To świadczy o tym, że to jest właśnie z linii Hurrihan 51. Tu takie markerki. Też także gołąbek, można powiedzieć, bardzo ładny. Ale bardzo ładnie złożony, poukładany. Tutaj mamy kolejnego gołębia z tej linii. Numer gołębia to jest 186. 21 rok są to gołębie, są z rozpłodu wzięte. Tutaj taki ładny też gołąbek, takie czerwone obwódki. Nieraz koledzy lubią takie gołębie, jak mają obwódki. Gołąbek też ładnie pobudowany, złożony. Jest to linia gołębi Hyskens Van Riel, Hurrihan 51. Tutaj mamy kolejnego gołębia, numer gołębia to jest 182. 21 rok. Piękny ptak, ładnie zbudowany, poukładany, złożony. Gołąbek super. Przepięknej budowy. Tutaj mamy kolejnego gołębia. Numer gołębia to jest 1757 z 22 roku. Jest to samiczka Hurrihanka. Ładny gołąbek, ładnie zbudowany. Mamy kolejnego gołębia, linia Hurrihan 51. Nie wiem, czy nie będzie to samczyk, a może samiczka. I numer gołębia to jest 789 21 rok. Gołąbek ładnie zbudowany, poukładany. I to jest numer gołębia 872, 21 rok. Piękny samczyk, przy pięknej budowie. Linia Hurrihan 51. Numer gołąbka to jest 1036. Też to będzie samczyk. I numer gąbka to jest 992. Nie wiem, czy to nie będzie samiczka. Gąbek ładnie zbudowany, leży w ręce. Myślę, że fantastycznego. Markerki widać, tutaj też białe. I numer gołębia to jest 962. 962. Gołąbek z ładnymi markerkami, poukładany, złożony. Numer gołębia 964. Będzie to samiczka o ładnym szklanym oku. Linia Hurrihan 51.